Szanowni Państwo, tak jak pan prezes klubu Gazety Polskiej przekazał podziękowania od premiera Jarosława Kaczyńskiego za to, że rzeczywiście trwamy i co miesiąc się tutaj spotykamy, warto tę myśl pociągnąć. Warto uświadomić sobie, po co tutaj się spotykamy. Te spotkania mogły wywrzeć na naród dwa cele. Jeden, no to taki bardzo optymistyczny. Mogliśmy się spodziewać, że naród, dowiadując się coraz więcej prawdy o tym, co wydarzyło się nad Smoleńskiem, kiedy już nie ma prawie żadnych wątpliwości, że stało się coś naprawdę bardzo złego, co powinno poruszyć sumienia naszego narodu, widzimy, że naród jest obojętny. Czyli ten cel, żeby skupić na takich miesięcznicach coraz więcej i więcej ludzi, jeszcze się nie udał. Być może kiedyś w przyszłości, i to niedalekiej, naród przejrzy na oczy, ale musimy być realistami. Nie porwiemy w ten sposób większości naszego społeczeństwa, bo może lepiej używać tego słowa społeczeństwo niż naród. Bo naród czegoś takiego rzeczywiście by nie puścił płazem, a społeczeństwo już może. Społeczeństwo zobojętniałe, skupione na jakichś innych celach, może obojętnie patrzeć na to, co stało się z jego elitą. A więc pozostał nam drugi cel. Ten cel niestety ma już smutne tradycje w naszej najnowszej historii. Część z Państwa, a ja mogę powiedzieć, pokolenie moich ojców przeżyło to w latach 40. i 50., kiedy prawda o naszym smutnym, tragicznym losie w czasie II wojny światowej ze strony szczególnie najeźdźcy wschodniego, prawda o Katyniu była tematem tabu. Była tematem, o którym nie można było mówić dzieciom w szkołach, o którym nie można było publicznie rozmawiać i gdzieś tylko cicho, szeptem, albo gdzieś jacyś odważni ludzie wymalowali na ścianie, na cmentarzu jakiś tekst. Katyń pamiętamy, albo Katyń pomścimy. I rzeczywiście ci ludzie przechowali prawdę dla następnego pokolenia. Pokolenie, młode pokolenie lat 80. to pokolenie uwierzyło, że znowu możemy mieć wolną Polskę. W dużej mierze dzięki temu, że pokolenie moich ojców czy części z Państwa przeniosło prawdę od Katynią przez te czarne lata, ciemne lata komunizmu. Ta prawda przetrwała i odrodziła się w latach 80. Dzisiaj mamy prawdopodobnie do czynienia z czymś podobnym. Jeśli kryzys gospodarczy, inaczej mówiąc, jeśli puste garnki nie przemówią do pustych głów części naszego społeczeństwa, to dalej będą rządzić ci, którzy przyczynili się do tej katastrofy i ci, którzy uważają, że z Polską mogą zrobić, co zechcą. Ale my pamiętamy, my jesteśmy, my tę prawdę będziemy przechowywać. I jeśli jeszcze pisane jest dla naszego narodu coś dobrego, to przechowywanie tej prawdy wyda owoc w stosownym czasie. Nie wiemy, czy w najbliższych wyborach, czy może za 20, czy 50 lat, ale my mamy obowiązek przekazać prawdę o tym, co stało się nad Smoleńskiem naszym dzieciom, a nasze dzieci mają ten obowiązek przekazać to następnym. Druga rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Do niej też odwoływał się premier Kaczyński, kiedy mówił na zjeździe klubów Gazety Polskiej, że Stany Zjednoczone owszem są gotowe wspomóc nasze starania na wschodzie, ale chcą od nas zaangażowania w Afryce Północnej, a nasz obecny rząd, prezydent reprezentują tutaj bardziej opcję rosyjsko-niemiecką. Ale też nie o politycznym aspekcie tej wizyty chciałem dzisiaj powiedzieć. Zobaczcie Państwo, jak ona wyglądała pod względem organizacyjnym. I porównajcie Państwo to z tym, co widzieliśmy w Smoleńsku. Czy widzieliście, jak wcześniej
była przygotowywana ta wizyta, jak wielu tajnych funkcjonariuszy służb amerykańskich. Każdy szczegół tej wizyty, jej przebiegu, każdą kamienicę i tak dalej brało pod uwagę w kontekście bezpieczeństwa swojego prezydenta. Czy kiedy przyjechał, widzieliście państwo tą obstawę, nie tylko na ziemi, ale także i w powietrzu. I teraz zestawmy to, co stało się wtedy 10 kwietnia, kiedy w bałaganie czy celowym zaniedbaniu lub sabotażu nasz prezydent i cała elita narodu lecieli nawet bez aktualnych map. Proszę zestawić te dwa fakty i zobaczyć, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Nie jesteśmy suwerennym państwem, które dba o swoje władze, które ma honor i ma siłę, żeby zadbać samo o siebie. Widzimy to szczególnie tragicznie w kontekście porównania wizyt tej do Smoleńska i tej prezydenta Obamy w Warszawie. Ale wyobraźmy sobie jeszcze inny scenariusz, że coś się dzieje i samolot prezydenta Obamy spada pod Okęciem. Spada gdzieś na podejściu do lądowania i ginie cała delegacja amerykańska wraz z prezydentem. Jaka byłaby reakcja państwa amerykańskiego? Nie będę się nad tym roztaczał, bo to jest oczywiste, że suwerenne państwo nie przekazałoby śledztwa nad tą katastrofą swoich elit, swojego prezydenta, ani Polsce, ani Unii Europejskiej, a już na pewno nie Rosji, tylko sami by się tym wszystkim zajęli. Można też zadać drugie pytanie. Czy wyobrażacie sobie państwo reakcję społeczeństwa amerykańskiego, gdyby dowiedziało się o tym, że ich prezydent został wręcz wystawiony do takiej katastrofy? Gdyby dowiedziało się tych wszystkich faktów, które nam się tak powoli dawkuje i kiedy cały ten obraz się pojawia. Czy rzeczywiście społeczeństwo amerykańskie dalej by zajmowało się grillowaniem, dalej zajmowałoby się oglądaniem tasiemcowych seriali, czy też domagałoby się sprawiedliwości w stosunku do tego, co się stało? I tu jest druga smutna prawda. Jak wygląda nasz naród i nasze społeczeństwo? Czy rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem i narodem, które ma swój honor i dba o swoich przywódców, o swoich bohaterów, o swoje władze? Niestety wiemy dobrze, że odpowiedzi na te pytania są dla nas bardzo negatywne i smutne. Widać, że musimy jeszcze przejść czas głębokiej refleksji, by stać się narodem suwerennym, przynajmniej w jakiejś części porównywalnym z takim narodem jak Stany Zjednoczone. Z tą refleksją chciałbym państwa zostawić na ten czas troszeczkę bardziej, można powiedzieć, taki wypoczynkowy, kiedy rzeczywiście tematy poważne będą trochę rzadziej może gościły w naszych sercach i umysłach. Ale jeśli nie odpowiemy sobie głęboko na te pytania, jakie są powody, dla których nasze państwo i nasze społeczeństwo nie ma aspiracji do bycia suwerennym, wolnym narodem, to dalej będziemy narodem niewolników, który albo ktoś ze wschodu, albo ktoś z zachodu będzie bezkarnie eksploatował. Dziękuję.